Siema. Siemano. No tu przydział opon nie można wybrać, nie? Czy jak to jest? Nie, no był do wyboru. A co nie możesz... Nie wziąłem zrównoważony. A ja nie mogę wybrać, co jest. Uważaj. Czego nie możesz wybrać? Czemu nie mogę wybrać wyboru opon? No bo jest wszędzie taki sam już, nie? A, dobra. Dobra, ja zaraz będę idę się odnieść. Okej. Okay. Też ze dwóch jeszcze na chwilę. Pełne kwale. Pierwszy wyścig sezonu i pierwszy raz 20 osób będzie, bo jeszcze ostatnio sobie bije podczas kwalifikacji. Kozak. Mofy też jest z tym? Też jeździł tutaj u nas? Tak, na rezerwie. Aha. Ale niedługo chyba będzie w pierwszym tym, bo już są pewne osoby do wywalenia. A. Ten... czekaj, jak on miał. Ten ze splitu drugiego dosyć szybko jeździł. Łotysz, coś tam. No, on Łotysz skater? W sumie bym go widział w pierwszym. Ale mu chyba nie pasował termin do tego drugi split, wiesz? A. Ale dzisiaj nóżka się odpalił, jechałem z nim Bahrajn. To ledwo mu odjeżdżały, tak przypocił. Tak? Tak. Kurde. My z Pawciem mu tam... jechaliśmy 25%, uciekliśmy mu na 1,8 i tak się trzymało od momentu spina jego, nie? Nice. To ciężka walka dzisiaj chyba będzie. No bo Bahrain każdy ma wytrekordowany praktycznie. W sumie tak, a to jeden z moich gorszych torów, nie? Nie lubię go w sumie. Ja mam takie... Tam to jest taki zwykły tor. Ani go nie lubię, ani go lubię, po prostu jest bo jest. To jest taka Australia z poprzednich wersji, czyli pierwszy tor, który każdy umie, ale mało kto go lubi, o. W sumie tak, no. Dobra, poczekam sobie, zrobię jedno kółko może. When you're ready, let's go. We're 16th in the speed trap, 328.7 kilometers per hour. All set. Everyone clear? Car to track. Hello. Yeah. Ah. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Halo, halo. No słychać, czy słychać? Ale ciasno w top 4, w top 5. No pierwszy mi strasznie tam ktoś tam popsuł. Wyjechałem, miałem. Później ściąłem drugi sektor. Tak miałeś, dobra. Ty Ole jesteś? Tak, jestem. A, dobra. Mi w ogóle T1 nie wyszło. Przeszczeliłem. No, widzę ten. Chyba każdemu Olej. Ale zobacz, potem wyrównujesz w drugim sektorze. Tak. Bo tak mam właśnie na tym torze, dlatego nie lubię tego T1 ogólnie, T2, T3. Tu, żeby okrążenie weszło, tu musisz perfekcyjnie T1, T2, T3 przejechać, ten tam zyskujesz fest. W ogóle jaka tu jest strategia na ten? No, ja też kombinowałem. Bardziej medhard chyba, nie? Lepszy. Znaczy, no jak dasz radę w Q2 na medach, to tak. Ale softhard da się też na spokojnie zrobić. Na którym gdzieś kółku, jakbym na softach startował? 7 chyba, nie? Coś takiego. Powiem ci, że ja wczoraj jechałem w lidze Pixel Racing League, to na 10 zjechałem. Jakie miałeś zużycie? Pod 60%, ale był taki jeden problem, że był safety car przez 2 kółka, nie? Wydaje mi się, że. Ale i tak wydaje mi się, że do 10 da się dojechać na siłę. To tak około 10. Na medach w sumie może z 15 czy 14. No coś takiego. Przy szybkiej jeździe. Nie wiem, ja tam spróbuję na medach. Znaczy ja też robię kółko na medach, poza żeby opony zaoszczędzić, ale nie wiem czy się utrzymam. No ja mam po jednym kółku 7 zużycie. Na softach. Wyjazdowe, szybkie, pół szybkiego, bo później ściąłem i ja wyjazdowe. 15% na softach. Nie, ja też mam 7 takie kolej. I prawie ten. Pokażę no. Trochę więcej kółek i teraz znowu wyjechałem. Mi się wydaje, że zrobię pierwsze kółko na medach, tak koło 8 minuty w Q2. Jak mi nie wyjdzie, zrobię na świeżych softach i później sobie zostawiasz zużyte softy na Q3 i nowe softy na Q3. No, ja na pewno też będę próbował na medach, ale nie wiem czy się dostanę, bo wydaje mi się, że jest tak ciasno na Bahrajnie, że ciężko mi się utrzymać. W sumie? No słuchajcie, sekunda do 19, no to... Wszyscy w sekundzie ciasno. W ogóle. Tego w DS3 jeszcze nie było. Dużo TSQ w ogóle. Jak się 3 mieściło w sekundzie, było dobrze. Uszkodzenia tutaj są hardkorowe. No, musnięcie to jest od razu podłoga leci. To jest hardcore. Nie, no, na standardowych aż tak nie ma. Tak? A, standardowe są, tak? O, dobra. No tak. Ja na symulacji ćwiczyłem to. Podłogę mi urywało przy lekkim kontakcie i później już nie dało się wchodzić w ten przedostatni zakręt. Taką podłogą. There's 2 minutes remaining. O. Mój teammate 16. Myślałem, że Toski trochę lepiej pojedzie. Ja myślałem, że ty Sławciem jesteś. O. Nie, wiesz co, on jeździł dobrze w 20. Tutaj w tej 20, 21 to tak średnio. Remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you break the center of mass moves forward, when you accelerate. Ja tą generalkę mogę wygrać sam zresztą, więc it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. W pół sekundy mieści się pierwsze 11 osób. 10 w sumie. To jest szok. No. To będzie ciężko, no na dwa pit-stopy się nie opłaca jechać. No raczej nie. Bo będzie, będzie ciężko się przebić. Jak jest taka różnica, nie? No dokładnie. O, to skin 6 wpadł. A jednak dobra, coś tam. No tutaj Ferrari, Red Bull. Walczą w tym sezonie chyba. No. Znaczy, wydaje mi się, że Toski nie na każdym torze jest taki dobry, wiesz? Bahrain też ćwiczył. No ale obstałem, że on będzie ćwiczył do większości torów, które będą. W sumie tak. Mafefe też niby dobrze jeździł. Powiedzmy, no praktycznie na równi jeździłem z nim. Tam w speedcar, a 10 jest. Właśnie ja pokażę, że Maf w kwalifikacjach był dobry, a w wyścigu już często spinował albo po prostu tracił, jak wypadł z DRS-a. Nie, on nie tyle co popełniał błędów, tylko nieraz brał, overtake'ował kogoś w najbardziej nieodpowiednich miejscach, to znaczy i przez to, wiesz, spinował, czy tam jakieś doszło do kontaktu, więc pod tym względem tempo wyścigowe ma spoko, zarządzanie oponami tak samo i kwalę w miarę też. Więc... Właśnie jak kojarzę, jak jeździłem w speedcarze, to że on właśnie dobry w kwalach, gorzej w wyścigu. I też nie na wszystkich w sumie tych, tak jak większość. Na nie wszystkich torach. O. No tak. Dobra, ale że Darkę wchodzi do Q2. Trochę się zawiodł na Myszajanie i Ofim, kurwa. Ej, Ofi czekaj. Ofi zjebał. Ale Ofi dobrze jeździ chyba. No, on dobrze jeździ na pewno w 20. No w chuj, w speedcar pamiętam to on dosyć potężnym tempem. On w speedcarze jeździł? Tak, przez chwilę, przez kilka wyścigów. Główny konkurent w pewnym momencie. No. No też główny konkurent w F2 to był na spicie, nie? Tak, dokładnie. No jeszcze się w Q3 nagumuje tor, to tak... No w Q3 może życiówki padną, nie? Będzie tor nagumowany. No. Dobra, jedziemy dalej. Jak masz DS-ków w pierwszych kwalifikacjach, to już później nie możesz. No nie, jechać w Q2, Q3. No nie, no, nawet był 20, więc i tak mi to nic nie zmienia. Nie? W sumie tak. Na medach, żeby wejść do Q3, trzeba zejść poniżej 26.0, nie? Ja nie wiem, czy to jest realne dla mnie. Wydaje mi się, że coś da zrobić. No, ale taką pierwszą próbą od razu po przejściu ze softów na medy może być ciężko. Chyba, że dwa kółka zrobi się na tych medach? No, ale ja jak już to dwa są osobne, nie dwa pod rząd. Dobra, ja wyjeżdżam od razu. I po pierwszym sektorze się dowiem, czy jest warto jechać. Dobra, to powiedz jak coś. Nie ryzykuję, ja też trochę poczekam. No. Ja ale się bardzo nagumuję. Ty, wszyscy wjeżdżają na medach. Błąd robią, chociaż... No przez to, że wszyscy wyjeżdżają, to łatwiej będzie się dostać. No w sumie tak. Ja tak poczekam do dyszki, do 10 minuty. Nóżka na medach też. Tak, tak, właśnie widzę. Pewny siebie chłopak. Wszyscy praktycznie. Kto będzie pierwszy zaczynał? Kirito chyba. Oj, spin, Kirito. Blisko. A mi się wydaje, że na S-kach trochę zjebałeś, bo trochę odpuszczałeś, bałeś się gazu, co? W których S-kach? Tych 5-6 zakręt? Mhm. No w pierwszym sektorze, to tam początek no drugiego. Przejechałem, wydaje mi się, że to optymalnie. Bo bardziej pierwszy sektor zepsułem, trzeci zakręt na pewno. No, tyle. Drugi sektor... No. O? To jak się jeździł w końcu na tych medach? No, w sensie tak feeling bardziej niż czas był. Da się na pewno zejść poniżej 26 i jeździ się ok, jeździ się lepiej na pewno niż ten. Znaczy jeździ się na pewno gorzej niż na softach, ale... nie ma tragedii. No... Dobra, to ja wyjeżdżam. Tylko nie wiem... Jeszcze jedno wykonanie zrobię. A jakie masz zużycie teraz na zjazdowym? 3%. Okej, no to dobra, na spokojnie można 2 kółka zrobić na nich. Tak. Wiesz, nawet 10% medy są lepsze niż 7% softy. Nie? No w sumie tak, im bardziej są softy zużyte, tym szybciej się później zużywają, jakby nie patrzeć. Czy szybciej niż medy. Ja Z2 na chwilę. No jest słabiutko będzie. No u mnie też to średnio wyszło. 26,5. Ale mi się wydaje, że to jest... Jeżeli wszyscy na medach będą robić czasy, to mi się wydaje, że jedno kółko wystarczy. Jeżeli będą na softy przechodzić, to zrobię jeszcze jedno. Który jesteś, Dark? 10. A jaki czas? 1:26,9. Ale mówię, miałem dwa takie błędy, że i tak dobrze jest. No. Ja w niektórych miejscach, jak już czekaj, po T4, jak już ledwo złapałem trakcję, to później już bardziej bezpiecznie jechałem, przez co w chuj straciłem pewnie na tym. Dobra, już jest tak. Właśnie moim zdaniem nie? Między medami a softami jest taka przepaść. Znaczy jeżeli chodzi o sam feeling, to nie moim zdaniem. Właśnie o feeling. No mi brakowało w kilku zakrętach. Powiem ci właśnie, że to jest kwestia mojego setupu. Że mi się na hardach i na medach jedzie lepiej niż na softach, nie? Aha. Nie no, tam tempo wyścigowe, czy tam kwestia wyścigowa, no to tam jest... Co innego, ale jak jeździłem trening, jak na to jeździłem trening, to wydaje mi się, że seta pod wyścig bardziej. A jakie ma skrzydła? 6-8? 5-8 na softach. Na hardach lub medach 6-8 sobie wstawiam, albo na medach dostałem też 5-8. No to też w sumie akurat w tej grze, odsłonie to dużo znaczenie ma rotacja samochodów, w sensie przy wolnych zakrętach, więc tam dużą rolę odgrywa suspension i geometry. Suspension. A ty, Darkowen, teraz na softach czy na medach wyjeżdżasz? Nie wiem, czekam, zobaczę co będą robić inni. Ej. Ale dobry sektor pojechał ten duszek w tym na medach. Pierwszy sektor oczywiście, potem zepsuł. Ale nikt na softach nie próbował. Wiesz co, wydaje mi się, że nie opłaca się robić na softach czasu, bo jak zrobisz najlepszy, to będziesz startował na softach. Z tego względu się nie opłaca, że będzie na ten 100% safety. Ale tak. No niby też racja, nie? Już na początkowych kółkach. Ja się zastanawiam, czy teraz na soft, czy na medy, bo... Wyjeżdżają na softach już powoli. Czas 26,2 jest dobicie przez każdego akurat z obecnej stawki, ten. Bardziej na softach. No tak, bo każdy zrobił już taki czas. Nawet Darkew, czy Mazespin, czy Duszka. Williams jeden wjechał na medach. Nie, Mazepin na softach, Darkew na softach. Darkew na softach, Mazepin na softach. Toski na medach wyjechał. Bo on pierwsze kółko będzie jechał. Okej, okay. A Wezon wyspinował. Darkew, Mazepin. Kurde, wiem, że mogę się powiedzieć na medach, ale... Dobra, jadę na medach. Najwyżej odpadnę. Bez kitu, ja też chyba na medach jadę znowu. Tylko nie wiem, czy piątkę, czy szu... Dam piątkę. Dobra. Il wyjeżdżam. Jak mam przegrać z Darkewem, to tyle, no to przegraj. Po prostu na kanał nie wejdę przez tydzień, żeby nie wypominał. Tyle. Pawcio na softach, ale chyba wyjechał po prostu. Tak samo ma. A Maw zrobił teraz obrażenie na softach? Nie, na medach zrobił. Nie, medach, no. We're 14th in the speed trap. Kurde, nie wiem. Chuj, dobra, wyjeżdżam. No bo najwyżej oni zrobimy niespodziankę, no. Kurde, te jeszcze mnie Stoski zblokował. Nie wyjadę. On ja ma sporo czasu. Jeszcze masz 30 sekund, tak żeby zdążyć. Nie no, no 30 sekund. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Dobra, tryb pocenia się jazda. Muszę pierwszy sektor agresywnie pojechać, zdecydowanie. No ja też go przejechałem słabo. Znaczy na pierwszy zakręt, bałem się opuścić hamowanie tego zakrętu, że ten medyk nie dał rady. Seconds left in the session. Nie poprawiłbym się. Taki sam czas kręciłem. Dobra, ale jesteś bezpieczny już jak coś. Nie, no też szału nie będzie. Czemu Darko zjeżdżasz? Nie poprawiałeś się, czy co? Nie no, poprawiałem się, tylko myślałem, że zamarkowali, wiesz? 26-4. Nie wiem, bałem się tych medów w chuj, żeby mnie nie obróciło. No jest... Pierwsze trzy zakręty się ciężko jedzie, potem przejechałem nawet lepiej, ale... Miałem 2 dychy straty w pierwszym sektorze, a skończyło się tak, że miałem pół dychy na koniec, nie? Ale odpuściłem, bo już... Widziałem, że już opawcie odpuścił na softach i tak dalej. A dobra, Darko, będziesz miał przynajmniej świeże opony na ten początek. Nóżka na medach przed do Q3, ja pierdolę. Idę kontrolować chyba. Z2. Dużo nie brakło Darkowen do Q10, jakby nie patrzeć. Znaczy wolałem zostać na medach niż na ten, niż mieć na tych softach czas. Mhm. A to jest różnica 3000. No. 2 błędy miałem spore. Wszystko się okaże w wyścigu. Dokładnie. Jestem już. Dobra, ja od razu wyjeżdżam na zużytych z Q1. Ja mam 3 świeże softy. 3 pary świeżych softów. Ej, bez kitu. Ja też. Jedne opony w Q1, medy w Q2, to 2 komplety przychodzą i w Q3 dostajesz kolejny komplet. No ja mam tak samo, tylko ten komplet najlepiej sobie zostawić, żeby mieć na wyścig najwyżej. Ja no... tak zawsze mówię. W wyścigu tam 7% czy 0, dużo nic nie zrobię, jeżeli safety car będzie pod koniec. Ej, a w 12 minut zdążę zrobić 3 kółka? Nie wiem, nie wiem. Raczej nie. Problem. Czekaj, wrócę, to jakaś 7 minuta będzie. No, chyba że już będziesz wiedział, że pierwsze jest zepsute, nie? W sumie ta, no. Kurde, teraz tych medów się trzeba przedstawić. Kurde, wziąłem nowy komplet softów. No dobra, najwyżej. Nieważnie, ale i tak nie było dobre. 25, praktycznie 3. Ale zjebałem pierwszy sektor cały. Ja już po drugim wiedziałem, że i tak tego, że raczej tego co robię lepszego niż Pawcio i chciałem biegać agresywnie przed ostatnim zakręciem, unieważniłem, ale no, jedziemy teraz. Nóżka trzeci. Nóżka w tym drugim splicie, ale no, Domina mówi, że to tylko kwestia Bahrajnu, że na innych torach będzie tak samo jak się. Być może. No tak jak obstawiałem, 7 minuta, ja jestem w drugim sektorze jeszcze. Ja wyjeżdżam się z boksu na kolejne kółko. Ale ja muszę być minimum w drugim rzędzie, bo inaczej może się, że to się skończyć na starcie. Mhm. Tylko tam Darkowen będzie musiał uważać w środku stawki. No wiem. O kurde, 70. Boże, słabiak! Wczoraj z Pawciem jak trenowałem, to robiliśmy po 24,8,9, ale no, coś nie działa. Ja dobra, teraz tragicznie z trzeciego zakrętu wyszedłem, bo się bałem, że wyspinuję i czułem, że tam dużo straciłem. Tak minutkę jeszcze poczekam i wyjeżdżam. Kurde, Pawcie jest dobry, ty, a w tamtym sezonie nie jeździł tak chyba szybko, co? On po prostu tam w ogóle nie jeździł, ale on w ścigałce, on złapał się na barażu do F1 z drugiego splitu w ścigałce, wiesz? To tam przypocił i raz dobrze jeździ. A tak to w falach zawsze był dobry, ale w wyścigu często spinował albo jakiś głupi błąd robił, nie? To na testach się tak dar, coś tam? No, on tam w Red Bullu chyba jechał. Wczoraj z nim, a to jest dziwny człowiek też, bo wczoraj z nim gadałem jak takie dziecko, nie? Małe gadał. Żadnych czego, zdaje mi się, że rodziców po prostu nie było w domu na testach. Chyba, że jedziesz jeszcze jedno, czy nie? Tak, raczej zdążę. No to na styk chyba będziesz, wiesz? Raczej zdążę. Dobra, wyjeżdżam. No musi ktoś zejść poniżej tego 25, ja albo ty, albo Pawciu. Ja robię teraz 2,49. Dobra. Wydaje mi się, że no więcej mnie nie stać akurat teraz. Duszka, rozpierdol się. Braknie. A jednak. W sensie braknie do 2, poniżej 2,5, ale no nie no. Co, Błażej Pepe? Nie wiem, bo zepsuł ostatni zakręt. Będzie. Ale kurde, gdyby nie ostatni zakręt, byłoby 9. Kurde no. Ale ciasno, bo tam chyba top 3 po 25-0 zrobiło. Bawcie chyba 25-1. Ale niskie 25-1. Ale pierwszy sektor zrobiłem zajebisty, na granicy przyczepności pojechałem, ale potem już coraz gorzej, tylko spadało. Nie, też 0 zrobił. A nie, to Maw zrobił 0. O kurde. O kurde. No. Dobra, będzie fajna walka, przynajmniej nie będziemy we dwoje tylko walczyć. No w ten sposób się zapowiada właśnie bardzo fajnie, nie? No, jeszcze nie tylko Bahrajn. Pod tym względem to bardzo fajne.